Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do pierwszej gali na tym kanale SmackDown. Na gali, która będzie regularnie co sobotę. SmackDown vs Raw. Wracamy do tych czasów, gdzie te dwa brandy rywalizowały między sobą. Ja jestem oczywiście gospodarzem SmackDown, a oczywiście Mario jest Raw. Postaramy się, żeby ten tryb był fabularny, żeby było jak najfajniejszy cutscenek. No i miejmy nadzieję, że wam się to spodoba. Jestem przekonany, że wam się to spodoba. W taki sposób powiem. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów. A teraz idziemy do walki i widzimy, jak Bobby Roode chyba jest gotowy na pas NXT, bo NXT został usunięte z naszej federacji. NXT poszło do mnie jako dodatkowy pas. Będziemy rozwijać młodych, ale także patrzeć na to, kto potrzebuje aktualnie takiego pasu. A Bobby Roode, nie oszukując się, jako mistrz NXT bardzo dobrze mu było, ale później niestety to wszystko gdzieś tam przepadło. A teraz bardzo ładny atak od Camerona Grimsa i tu bardzo ładne kopnięcie, jeszcze jedno kopnięcie. No i tutaj podniesienie, czy to będzie to słynne kolanko? Tak jest, kolanko, prosto w głowę. No i czy będzie gdzieś tam pin? Nie. Teraz podniesienie, no i wyniesienie właśnie Kyle O'Reilly, który wraca do WWE jako właśnie mistrz NXT. Wiemy, że to jest zawodnik, który był przez chwilę w AEW, ale przekonałem go po długich rozmowach, żeby wrócił do nas. Mamy nową przyszłość, mamy nową federację, chcemy to wszystko ładnie pokazać i oczywiście wykorzystywać talenty poszczególnych zawodników. Piękna teraz seria kolan. Prawa, lewa, no i teraz jeszcze jedno kopnięcie. Czy będzie rozbieg, czy będzie ten słynny rozbieg O'Reilly'ego? Zaraz zobaczymy. O'Reilly. Jeszcze jedno kopnięcie, drugie kopnięcie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Cóż za seria uderzeń właśnie kopnieć. I jeszcze tutaj raz, dwa, trzy, cztery. No i będzie to słynne kopnięcie, odbicie od linii. Tak, jest, jest, Big Boot właśnie prosto w głowę. No i teraz jeszcze rzut w narożnik. No ale chyba Bobby coś planuje. Proszę Państwa, co on wyrabia? Czemu on właśnie tutaj jest? Co on chce osiągnąć? No, chce porozmawiać z mistrzem NXT, no ale Grimes właśnie, Cameron Grimes bardzo spokojnie to wykorzystuje. No i Kyle O'Reilly będzie miał problemy, a teraz chyba będzie mocniejsza akcja. O nie, tylko nie narożnik, o Jezu, ależ to musiało zaboleć. Pamiętajmy, że Kevin Owens wykonywał powerbomb i to się naprawdę źle kończyło. A teraz bardzo ładne jeszcze kopnięcie w plecy. No i tu w tym momencie O'Reilly ma naprawdę duże problemy. Teraz jeszcze jedno kopnięcie. Nie! Kontra! Bardzo dobra kontra! Ależ piękny atak od Camerona Grimsa. No i w tym momencie to może być świat właśnie Camerona Grimsa. Tylko Kyle O'Reilly ma problemy. Ma fatalne problemy. Raz, dwa i czy będzie trzy? Nie, kickout. Kickout w ostatniej sekundzie. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo to będzie finisher. Czy to będzie gilotyna, proszę Państwa? To jest szansa na gilotynę i to jest gilotyna. Czy będzie klepał mistrz NXT? No wiemy, jak Cameron Grimes wygra, no to chyba stanie się pretendentem. Tak jest, klepanie. Kyle O'Reilly, no nikt się tego nie spodziewał, a jednak tak się wydarzyło. I to Cameron Grimes może spokojnie podnieść ręce do góry. No i cieszę się ze zwycięstwa, bo naprawdę to był kapitalny pojedynek. No to Bobby Roode niestety, ale będzie musiał chyba coś tam wyjaśnić. I jak możecie zauważyć, już w ringu jest Sami Zayn, czy mistrz NXT, proszę Państwa. No i Dolph Ziggler chyba w tym momencie, tak jest, atakuje samego Zayna. Chyba mają jakieś porachunki do rozstrzygnięcia, bo naprawdę to wygląda, jakby Dolph Ziggler był zły po prostu na samego Zayna. I tu bardzo ładny atak od Dolpha Zigglera, zawodnika bardzo niedocenionego przez byłego prezesdawcę, czyli Vince'a McMahona. W tym momencie to my możemy wypromować tą gwiazdę. Zobaczymy oczywiście, jak będzie walczył, czy będzie zwyciężał. Sami Zayn dostał pas z tego powodu, że uważamy z całym rosterem SmackDown, że był najlepszym w ostatnich miesiącach, nawet latach, mistrzem interkontynentalnym. Dlatego postanowiliśmy gdzieś tam spróbować, czy będzie dobrze wyglądał znowu przy naszej federacji, przy naszych zasadach. No i w tym momencie Dolph Ziggler na pewno, gdyby zwyciężył tą walkę, dostałby pretendenta, bo w tym momencie szukamy właśnie samym zarządem najlepszych opcji. No i tu oczywiście możecie napisać w komentarzach, jak to oglądacie, jak uważacie. Piękny atak tutaj
tutaj właśnie bardzo ładna kontra, bym powiedział, od właśnie Dolfa Zigglera w tym momencie. Czy to będzie podniesienie? Tak jest, ale Sami kontruje bardzo ładnie. No i piękny atak w nogę. No widać, że Sami Zayn jednak jest bardzo fajnym sprzeciarzem, ale Dolph Ziggler także. A tu bardzo ładny snap suplex od właśnie tego zawodnika. No i tutaj już jesteśmy poza ringiem. No i Dolph Ziggler, czy to będzie atak poza ringiem? Tak jest, bardzo ładne DDT w tył pleców, bardzo ładnie to wyglądało. No i w tym momencie Dolph Ziggler pokazuje, podgrzewa publiczność, ale Sami Zayn wykonuje bardzo ładny atak z trzeciej liny. No i w tym momencie to Sami Zayn miał przez chwilę kontrolę nad tym pojedynkiem, ale tu jest zigzag, no i to może być koniec pojedynku. Czy tak się wydarzy? No, atak przed walką na pewno osłabił Samiego Zayna, no ale wydaje mi się, że ten atak kończący jednak Dolpha Zigglera może zakończyć ten pojedynek. Raz, dwa, no i czy będzie trzy? Nie, kick out, proszę Państwa, coś niesamowitego. W tym momencie Sami Zayn gwarda... W tym momencie Sami Zayn miał ustawioną gardę, ta jego łota, ale to się nie udało. Jeszcze tutaj super kick, no i to może być koniec, czy będzie zigzag? I jeszcze raz w wykonaniu właśnie Dolpha Zigglera. Czy jednak to mu się nie uda? Czy skontruje Sami Zayn? Nie, jest zigzag po raz drugi w tym pojedynku. No i to będzie chyba koniec Samiego Zayna. W tym momencie Sami Zayn jest w świecie Dolpha Zigglera. Raz, dwa i czy będzie trzy? Tak jest, Dolph Ziggler zwycięża w tym pojedynku i staje się pretendentem do pasa interkontynentalnego. I na pewno to będzie bardzo ciekawe, patrząc na to, że jednak tutaj zwycięży Dolph Ziggler. Chcemy, żeby ten produkt był jak najbardziej dynamiczny, dlatego nie ma momentu, żeby tutaj wrestlerzy wchodzili. Ale jak możecie zauważyć, Jeff Hardy już jest w ringu. No, Sheamus stwierdził, że będzie walczył. Przynajmniej dostał takie zlecenie od nas, żeby walczył w tym pojedynku. Ale on wygląda na człowieka, którego nie chce. A to jest mistrz WWE Universal Champions, czyli właśnie AJ Styles. I tutaj wepchał Sheamusa, no i to będzie bardzo ciekawe. Bo Sheamus jest naprawdę wysoko notowany w rankingach i jest szansa, że to on będzie pretendentem. No i tutaj AJ Styles chyba się nie chciał pogodzić, żeby właśnie Sheamus nie zawalczył, bo to jest walka praktycznie o pretendenta. Jeff Hardy też jest bardzo wysoko w rankingach. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Teraz bardzo ładny, klasyczny atak od Jeffa Hardiego. No i Jeff Hardy wchodzi na trzecią linę. Czy to będzie właśnie ten atak, który może zakończyć w tym momencie Sheamusa? Nie wiem, czy to będzie właśnie ten atak, bo to był splash, czyli nie Phantom Bomb, który bardzo często wykonał Jeff Hardy. No i w tym momencie, czy to będzie Twist of Fate w wykonaniu właśnie Jeffa Hardiego? Tak jest, to jest Twist of Fate. No i Sheamus jest w świecie w tym momencie Jeffa Hardiego. Splash po raz kolejny, tym razem nieudany. Bardzo dobra kontra, no i tutaj punche właśnie w głowę od Sheamusa. No i w tym momencie jeszcze tutaj w narożnik. Tak jest, oj, głowa Jeffa Hardiego musiała ucierpieć i to bardzo w tym pojedynku. No i zobaczmy, jest podniesienie przez właśnie Sheamusa. No i czy to będzie klasyczny atak w jego wykonaniu? Czy to będzie właśnie w kolanko? Tak jest, oj, plecy musiały zabaleć, ale to nie jest koniec tej akcji, to jest kombinacja ciosów. No i w tym momencie jeszcze jedno kolanko w plecy. No i naprawdę Jeff Hardy jest w strasznych opłach, ale bardzo ładna kontra, no i przejście. No i w tym momencie to Jeff Hardy znowu wychodzi gdzieś tam wyżej w notowaniach buchmacherów, że wygra to spotkanie. No i w tym momencie Jeff Hardy wchodzi na trzecią linę i to będzie Swanton Bomb, ale w kolana Sheamusa. Bardzo ładnie to zrobił Sheamus. No i Jeff Hardy jest naprawdę w ogromnych opałach i wydaje mi się, że to może być Big Boot i koniec tego pojedynku. Czy tak się wydarzy? Czy Jeff Hardy da radę skikautować? Raz, dwa. I czy będzie 3? Nie, nie ma 3, jest kickout, proszę Państwa. Jeff Hardy jeszcze utrzymuje się w tym pojedynku. No i Jeff Hardy, czy to będzie Twist of Fate? Tak jest, to jest Twist of Fate po raz kolejny w tym pojedynku. No i Sheamus jest naprawdę w ogromnych problemach, bo w tym momencie jest na trzeciej linii już Jeff Hardy. Czy to będzie Swanton Bomb? Tak, zakończyła największych z największych. No i w tym momencie jest wykonane. I czy to będzie koniec tego pojedynku? Raz, dwa, no i trzy, proszę Państwa, Jeff Hardy zwycięża w tym pojedynku. No i naprawdę w rankingu idzie wysoko. No ale oczywiście musimy brać pod uwagę, że jednak Sheamus nie chciał walczyć z Jeffem Hardym, a AJ Styles gdzieś tam go wepchał, więc zobaczymy, jak rozwinie się ta cała sytuacja. A my wchodzimy bardzo szybko do kolejnego pojedynku, do main eventu. SmackDown, pierwszego SmackDown na tym kanale i to jest Becky Lynch kontra Toni Storm i jak widzieliśmy, Dakota Kai zaatakowała, a bardziej wypchnęła Becky Lynch właśnie do ringu. No tutaj miał być pojedynek właśnie, ale chyba Becky także jak Sheamus nie chciał być za bardzo chętny do tego pojedynku, więc Dakota Kai gdzieś tam pomogła Becky
odpowiednią decyzję podjąć, jednak żeby nas nie zezłościć, czyli właścicieli SmackDown. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście w komentarzach możecie pisać, kogo byście chcieli zobaczyć na szczycie w danej federacji, w danym pasie. Jestem ciekawy waszych komentarzy. No i tutaj Toni Storm w tym momencie bierze rozbieg i piękny Big Boot właśnie w narożniku. No to na pewno będzie duży problem Becky w tym momencie, żeby się otrząsnąć, ale to będzie ten bardzo fajny atak od Becky. No znamy tą zawodniczkę perfekcyjnie, jest świetną mistrzynią, tutaj także jest mistrzynią kobiet, no i miejmy nadzieję, że to będzie długie panowanie, bo w tym momencie nie widzimy, szczerze mówiąc, odpowiedniej osoby, może Dakota Kai, no zobaczymy po pierwszym pay-per-view, jakim będzie właśnie Backlash. No i w tym momencie był rock bottom od Becky, albo Becky Bottom, można powiedzieć, ale Toni Storm się nie podaje i walczy cały czas. Toni Storm tak samo z EAW już dziś tam była, ale przez to, że po prostu dobre pieniądze oraz odpowiedni wpływ motywacyjny sprawił, że ta zawodniczka wróciła do WWE, czyli do najlepszej federacji na całym świecie. A teraz bardzo ładne kopnięcie, jeszcze jedno kopnięcie. Czy to będzie pedigree, czy to będzie wyniesienie? To jest powerbomb, proszę państwa, bardzo ładny powerbomb, raz, dwa i to będzie koniec. Nie, to nie jest koniec, jeszcze w walce jest Becky Lynch. No i teraz bardzo ładne przejście, co ona robi, proszę państwa, wyniosła Becky Lynch. Co to było za uderzenie głową w kolankę? No proszę państwa, to było naprawdę mocne uderzenie. Jeszcze ta walka się nie kończy. Jeszcze Toni Storm chciała wynieść Becky, ale Becky swoim doświadczeniem tutaj sprawiła, że ten pojedynek jeszcze się nie kończy. No i w tym momencie po raz kolejny właśnie ten atak perfekcyjny. No i w tym momencie na przykład Becky Lynch może wykonać swój finisher, swoją dźwignię i zakończyć ten pojedynek. No i Toni Storm naprawdę może być w opałach, proszę państwa, ona jest w tym momencie w świecie Becky Lynch i ta walka niestety w taki sposób się kończy. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, że napisaliście w komentarzu jakikolwiek, kogo byście chcieli, na przykład mistrza interkontynentalnego, na pewno przeczytam. Siemano, cześć, cześć!